Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, więc w dzisiejszym odcinku po bardzo długim czasie oczekiwania w końcu dostaliśmy kolejne zadania z serii migawki i dzisiaj Wam pokażę, jak je zrobić. Więc ostatnim razem mieliśmy zadania aury, gdzie to musieliśmy znaleźć niejaki kielich sześciastrofy, jakoś tak się ten kielich nazywał. Tym razem mamy zadania wojownika Teriyaki, których to musimy pomóc mu uratować koralowe ludki. Podwodni przyjaciele muszą trzymać się razem. Pomóż wojownikowi Teriyaki i rozpocznij wyprawę na ratunek koralowym ludkom. Więc te zadania też już były w plikach gry od... chyba nawet od miesiąca, ale Epic dodało je dopiero teraz. Więc może bez zbędnego przedłużania... chodźmy do gry. Więc jesteśmy już w grze i pierwsze zadanie, musimy zebrać amunicję. Więc ląduję specjalnie też tutaj, ze względu na to, że tam na dole się znajduje wojownik Teriyaki. Po prostu będzie szybciej, na wypadek gdyby trzeba było potem z nim porozmawiać. Okay. Musimy znaleźć dużo amunicji. Leć. Da, więc... no, więc po prostu trzeba znaleźć amunicję. Okej, okay, więc udało nam się już zebrać odpowiednią ilość amunicji. Teraz mamy zadanie numer 2. Zadaj obrażenia przeciwnikom będąc w wodzie lub w łodzi. Dobra, więc znajdźmy przeciwników. Okej, tam widzę, że ktoś skacze. Więc dobra, jesteśmy w wodzie. Musimy... okej. Okay. Teraz mamy kolejne zadanie. Wolnij i zbierz ryby z lodówek, maszyn do lodu lub skrzyń. To może być trochę mniejsze zadanie, gdyż trzeba znaleźć lodówki albo maszyny do lodu. Okej, okay, więc udało się, mimo tego, że teoretycznie nie ma lodówki. Okej. Okay. Teraz mamy otrzymać dalsze instrukcje od wojownika Teriyaki. Czyli tam, gdzie akurat byliśmy, a teraz jest burza. Super. Okej, okay, a więc jesteśmy już na miejscu. Tutaj jest... powinien być wojownik Teriyaki, ale jak widać nie odrodził się w burzy.
Więc witam was w kolejnej grze. Niestety w tamtej już nie dałem rady dotrzeć do wojownika Teriyaki. Więc porozmawiajmy z nim teraz. Imponujesz mi, rybciu. Nie widziałem, że masz tyle ikry. No, zniknij. Mam dla ciebie zadanie. Koralowe ludki zniknęły. Czuję, że maczały w tym palce jakieś śliskie osobniki. Potrzebuję twojej pomocy w śledztwie. To duża wyspa, a koralowe ludki są strasznie małe. To księżniczka Brain poprosiła mnie o znalezienie koralowych ludków. Może ona będzie wiedziała, gdzie szukać. Okej. Okay. Rozmawiaj z Brain o tym, gdzie na wybrzeżu można znaleźć... Czekajcie... Rzadki koral. Gdzie na wybrzeżu można znaleźć rzadki koral. A Brain jest tu na dole. Czyli znowu pokonywanie dużych dystansów. Okej, okay, więc jesteśmy na miejscu i o dziwo Brain żyje. Nie żyje, ale o dziwo pojawił się jej duch, więc możemy z nim porozmawiać. Wysyłacie wojownik Teriyaki? Wielkiemu Krakenowi niech będą dzięki. Boję się o los naszych bezbronnych koralowych ludków, jeśli stało się im coś złego. Koralowe ludki dzielą cechy genetyczne z rzadkim koralem z wyspy. Może to pomoże je wyśledzić. Na małej wysepce przy południowo-zachodnim brzegu rośnie rzadki koral. Udaj się tam, proszę, i zbierz trochę. Zorganizuję sprzęt do analizy koralu. Tylko się pośpiesz. Zbierz próbkę koralu. Czekajcie. Zbierz próbkę koralu z ukrytego miejsca na wyspie. Ach, już nie zdążę w tym meczu. Za dużo mi zajęło dotarcie tutaj. Dobra, więc docieramy już do tego miejsca, skąd musimy pobrać próbkę koralu. Okej, mamy 3, a mamy zebrać 1, okej. To zbierzmy. Co teraz? Zabierz próbkę koralu do sioła szaleństwa i przeanalizuj ją za pomocą sprzętu badawczego. Czyli idziemy do sioła szaleństwa. Więc jesteśmy już powoli na miejscu. Mamy znacznik i wroga. Ejdź. Bardzo dużo wrogów mamy. Okej. Okay. Schodźmy, użyć tego. Skanujmy próbkę koralu. Wybierz próbkę... Dobra. Dostarcz skany terenu wojownikowi Teriyaki. Czyli znowu musimy się wrócić do niego teraz. Okej. Okay. Tego co widzę jeszcze jest. Schodźmy szybko. Te skany mogą być kluczem do odnalezienia koralowych ludków. Poza okolicami, gdzie rośnie rzadki koralu, skany wskazują tylko jedno miejsce. Poszukaj śladów w pobliżu lodowcowej barki. Może nasze koralowe ludki gdzieś utknęły. Okej, okay, wyjdźmy z tego. Co teraz? Poszukaj śladów koralowych ludków na lodowcowej barce. Okej, okay, czyli... Kolejny mecz. Więc jesteśmy już przy lodowcowej barce. W kolejnym już meczu i zobaczmy, co my tu mamy. O, mamy samotnego koralowego ludzika. Wypytaj Turka i Porywa o samotnego koralowego ludzika. Więc tutaj mamy Porywa. Chyba się zapuszczasz na zbyt głębokie wody. Lepiej spływaj, rybeńko, jeśli nie chcesz, żeby zjadły cię rekiny. W ogóle
Ach. Zbyt głęboko lepiej spływaj, Robeńku, jeśli nie chcesz, żeby zjadły cię rekiny. A w ogóle kogo obchodzą jakieś tam koralowe ludziki? No, nas obchodzą, na przykład. Okej, teraz jeszcze do Turka. Chodźmy. Jest tutaj. Jest, dobra. Szukasz koralowych ludków? Nie ma tu takich. Absolutnie nie chcemy opchnąć koralowych ludków w jakiejś grubej rybie. Nic z tych rzeczy. Lepiej spływaj z lodowcowej barki, jeśli ci łuski miłe. Okej, okay, zamelduj o poczynionych odkryciach i otrzymaj dalsze instrukcje. Czyli znowu się tam wrócić. Dlaczego? Bez komentarza. Okay, więc dopływamy już do wojownika Teriyaki. I mam cichą nadzieję, że kolejny etap zadania to nie będzie udaj się do Brain. Dało ci się odnaleźć jednego z zaginionych koralowych ludzików. Dobra robota. Turk i Poryw to śliskie typki. Niby cicha woda, ale zawsze stawali o koniem. Turk wygląda na leszcza, ale utopiłby cię w łyżce wody. A Poryw traktuje morze jak swój rybny bufet. Trzeba wydusić z nich miejsce pobytu koralowych ludków. Musisz wyzwać jednego z nich na pojedynek. Koralowe ludki mogą liczyć tylko na ciebie, rybciu. Bierz się w garść i do dzieła. Okej. Okay. Trafiaj przeciwników w głowy lub likwiduj ich. Dziwne zadanie, ale okej. Okay. Więc protip do tego zadania, to o wiele łatwiej będzie trafić w głowę niż likwidację. I najlepiej jest to zrobić strzelbą. Gdyż strzelba praktycznie zawsze trafi cię w głowę. Proszę. Już na praktycznie samych dwóch wrogach zrobiłem całe zadanie. Okej, wyzwij Turka lub Porywa na pojedynek i pokonaj go w walce. Okej. No, gdybyście próbowali na przykład trafiać głowy z karabinu, albo właśnie z pistoletu maszynowego, czy z jakiejkolwiek innej broni, to byłoby po prostu ciężej. A ze strzelby jest bardzo łatwo. Więc teraz muszę znowu wrócić tam do tych dwóch NPC-ów. Uwielbiam to w tych zadaniach. Po prostu to uwielbiam. Jesteśmy już na miejscu. Więc wyzwijmy Turka. Niech będzie Turk. I go pokonajmy. Dobra. Teraz porozmawiać. A porozmawiajmy z Turkiem. Nie chcę mącić. Powiem ci, gdzie znaleźć koralowe ludki. Koralowe ludki są całe i zdrowe. Trzymamy je w jaskini niedaleko. Zaznaczę ci to miejsce na mapie. Okej. Okay. A mógłbym wziąć tą broń? Byłoby miło. Dziękuję. Okej. Okay. Uratuj koralowe ludki z jaskini na lodowcowej barce. Znaczy to jest tutaj. Wiecie, wystarczyło go pokonać i od razu się otworzył. Dobra. Raz. Dwa. 3, 4 i 5. I oczywiście musimy wrócić do wojownika Teriyaki.
po raz 50 już chyba. Ach, nawet nie mam co tam wracać w tym meczu. Jesteśmy już na miejscu w kolejnym meczu, już ostatnim na dzisiaj. I zakończmy te zadanie rozmawiając z wojownikiem. Dobra robota, Rybciu, a może raczej pętlarzu, w końcu żadna z ciebie płotka. Przyrzekłem księżniczce Brain ochronić koralowe ludki przed wszelkimi mętnymi sprawkami. Możemy zbudować im przytulną i bezpieczną zatoczkę. Mój kuzyn mógłby się tym zająć. Dzięki, pętlarz. Będę o tobie pamiętać, jeśli ktoś tu kiedyś jeszcze spróbuje mącić. No, więc to jest całe zadanie. Zadania właśnie wojownika Teriaki. I teraz... Poczekajcie. Okay. I teraz koralowe ludki właśnie siedzą sobie tutaj. Możemy słyszeć ich muzyczkę. Też fajny szczegół. Okej, okay, więc jesteśmy już w lobby. Niestety nie pojawił mi się ekran za otrzymanie tamtej nagrody, jak zwykle. Ale dostaliśmy takie oto graffiti komando z koralowców. Tak, dostaliśmy... Ostatnim razem dostaliśmy właśnie emotkę Aurę na tropie, teraz dostaliśmy graffiti. Więc te zadania ogólnie nie wprowadzały nic konkretnego do tej ogólnej fabuły tego sezonu. Ale już teraz wam mogę powiedzieć, że następny zestaw zadań, który nie wiem kiedy wejdzie, bo no po prostu nie wiem, może to być za tydzień, może to być później, zobaczymy. Ale następny zestaw zadań to będą wyzwania Dr. Sloan. Te wyzwania mogą być chyba najważniejsze w tym sezonie. Więc jak tylko się pojawią, na pewno będę w stanie jak tylko się pojawią, to je dla was zrobię. O ile będę w stanie to zrobić. A na razie to by chyba było na tyle. Taką jedną rzecz, którą na pewno muszę powiedzieć, to jest to, że mam nadzieję, chociaż bardzo w to wątpię, bo to nie jest problem istniejący jakoś od niedawna, tylko to jest problem istniejący już od dawna, od dłuższego czasu. Ale mam cichą nadzieję, że Epic w końcu to zmieni i zacznie projektować te zadania w taki sposób, żeby to nie było latanie z jednego końca mapy na drugi, żeby potem znowu wrócić z powrotem i... No bo widzieliście, te zadania to było po prostu skakanie z jednego punktu do drugiego, z powrotem, znowu gdzieś, znowu z powrotem. I ciężko się to po prostu nagrywa. Tak? Bo chcąc się to zrobić w jednym meczu, no nie jest to możliwe. Jeszcze fakt, że na przykład Brain po śmierci w burzy został jej hologram i mogliśmy z nią porozmawiać, ale wojownika Teriaki już nie. Wojownika Teriaki, jak do niego raz wróciłem w burzy, to nie było go tam. Jego hologramu też nie było. Co powodowało, że musiałem zacząć nowy mecz, żeby z nim pogadać. Taka niby pierdoła, no ale jednak trudnia to. Bo ja bym to mógł zrobić o wiele szybciej. Nie mówię w jednym meczu, bo jednak dużo tego było. Ale przynajmniej w dwóch, a tak ja to zrobiłem ile? W czterech? Może pięciu meczach? Ale to tam taka mała pierdoła. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się następnym razem. Na razie.